Cześć, polecam. Cześć, wiatę, polecam. Cześć, wiatę, polecam. Cześć, wiatę, polecam. Dzień dobry, witam bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Nadszedł ten dzień, mamy tą porę, to jest 20 dzień lutego i to jest wielki finał Suzuki Pucharu Polski tutaj w Lublinie w hali Globus o godzinie 18:00. Wielkie granie o to niesamowicie ważne, istotne i prestiżowe trofeum. Zespół Polskiego Cukru Pszczółki Startu Lublin rywalem Arget BM Stal będzie się działo, będzie mnóstwo emocji, no i zobaczymy, kto około godziny 20:00 będzie tutaj świętował sukces, będzie świętował wywalczenie tego pucharu. Program przedmeczowy, tradycyjnie Andrzej Urban, witam bardzo gorąco. Witam wszystkich. Stresik, emocje, adrenalina, gdzieś tam nóżka już chodzi, jak to tam u Ciebie? Tak, nóżka chodzi, gęsia skórka się pojawia, ale to jest pozytywne, czekamy na takie spotkania. Nieraz było powtarzane, że po to się trenuje, po to się pracuje, aby być w takich miejscach, także bardzo się cieszymy, z podekscytowaniem czekamy na to spotkanie. Czekamy na ten dzisiejszy mecz, a jesteśmy w świetnych humorach po tym sobotnim półfinale. Znakomita gra koszykarzy Arget BM Stal przeciwko Śląskowi Wrocław, 94-87. Pokonaliśmy zespół trenera Andrzeja Urlepa. Zawsze dla ostrowskich kibiców ta wygrana nad WKS-em ma szczególny wymiar, tym bardziej, że tutaj była gra przecież w półfinale. Statystyki widzicie z tego meczu, a Ty teraz na chłodno już jakby trochę godzin po tym sobotnim meczu, jak to wszystko gdzieś tam oceniasz? Udało się tego Trace'a zatrzymać, bo on rzucił 10 punktów, miał co prawda 9 asyst, no ale nie kreował tego, nie prowadził tego tak, jak to miało miejsce we wcześniejszych meczach. Na pewno udało się go ograniczyć. Też tak dużo nie analizowałem tego meczu, bo bardzo jesteśmy skupieni już tylko na Lublinie, także całościowy obraz. Cieszymy się ze zwycięstwa, cieszymy się, że udało się ograniczyć właśnie Trace'a, gdzieś tam zrealizować założenia. W pierwszej połowie może było trochę z tym gorzej, w drugiej już zdecydowanie lepiej. Myślę, że mecz stał na wysokim poziomie, dobra skuteczność, szczególnie do przerwy z obu stron, ale mecz też skończony. Jedna drużyna patrzy teraz 47% za 3 punkty, my, druga 35% przy 12 celnych rzutach, także to są dobre skuteczności. Mógł się podobać kibicom mecz, stał, myślę, na wysokim sportowym poziomie, także tym bardziej cieszy zwycięstwo. Ale tak jak powiedziałem, nie skupialiśmy się bardzo na tym spotkaniu, bo jesteśmy w pełni skoncentrowani tylko na tym, co wydarzy się dzisiaj. Tutaj jeszcze najważniejsze fakty tego meczu sobotniego. 26 ponad minut prowadziliśmy w tym meczu. Siedmiokrotnie zmieniało się prowadzenie. 35 punktów w naszym zespole zdobyli rezerwowi i to jest jakby najlepsza odpowiedź na to, jak wygląda ta nasza głębia składu. Dokładnie. Chcemy grać intensywnie, chcemy grać bardzo agresywnie, a to kosztuje dużo energii i ważna jest tutaj ta głębia składu, którą teraz posiadamy i w pełni chcemy to wykorzystywać. Te minuty oczywiście rozkładają się równo, ale staramy się, aby zawodnicy na decydujące momenty i przez każdy moment spotkania byli maksymalnie agresywni, czyli maksymalnie dużo siły mieli i w jednym spotkaniu na pewno ktoś dostanie więcej minut, w drugim mniej, tak jak przykład Kobiego, który w meczu piątkowym, ćwierćfinałowym był chyba druga największa ilość minut w zespole. Wczoraj znacznie spadła, ale to nie jest powiedziane, że dzisiaj nie zagra dużo. Też decyduje o tym po prostu dyspozycja dnia. Dobrze, drodzy Państwo, no to czas teraz na rozmowę przed tym wielkim finałem. Posłuchajmy teraz Jakuba Wojciechowskiego, naszego podkoszowego. Kuba, jesteśmy w wielkim finale, ale tak jeszcze na początek, wracając do tego sobotniego meczu ze Śląskiem, Twoim zdaniem klucze do tego, że to spotkanie zakończyło się naszym zwycięstwem? No na pewno, tak jak wspominałem też wcześniej, w wcześniejszych meczach chodziło o zbiórkę tak naprawdę, tak, że gramy dobrze w obronie przez 20-24 sekundy nawet i czasami nie potrafimy właśnie zabezpieczyć tej zbiórki w obronie. Wydaje mi się, że idzie nam z tym coraz lepiej i szczególnie właśnie w tych kluczowych momentach. Trey zebrał jedną piłkę w ataku, która była według mnie bardzo kluczowa. Już teraz nie pamiętam, kto też zebrał jedną piłkę w obronie, też właśnie w ostatnich minutach i wydaje mi się, że to zdecydowało,
że wygraliśmy ten mecz w samej końcówce. Atmosfera świetna, rośniemy z meczu na mecz, no i też mentalnie to widać, jak wy cieszycie się tą grą, też każdy chyba zaakceptował swoją rolę. Tak, myślę, że jeszcze nie do końca jesteśmy tam jeszcze poukładani, ale to są już drobne szczegóły, które na pewno to jest kwestia jakichś tam drobnych niedociągnięć, tak, i jakiejś tam może większej koncentracji, ale tak, rzeczywiście już między nami jest większa ta radość z gry właśnie, a przede wszystkim wydaje mi się, że taka większa radość grania wspólnie, tak, właśnie między nami i to widać, poza boiskiem, no i też na boisku, więc też się cieszę, że to zauważyłeś, bo wydaje mi się, że to będzie na pewno taką ekstra jakąś tam mocą gdzieś tam właśnie w takich końcowych momentach, gdzie potrzebują właśnie być bardziej pozytywni, bardziej jak grupa i myślę, że to właśnie w takich końcowych momentach jak wczoraj zadecyduje właśnie o wygranym czy o przegranym meczu. Gramy z drużyną z Lublina w finale. Jesteś zaskoczony, że to ten rywal będzie właśnie dzisiaj tutaj naprzeciwko nas? No myślę, że wszyscy są zaskoczeni, że to będzie Lublin, ale oczywiście nie możemy podejść do tego meczu na spokojnie, tak, i nie docenić rywala. Grają u siebie, na pewno będzie też publiczność, więc to na pewno nam utrudni zadanie, ale tak jak zawsze powtarzam, wydaje mi się, że musimy skoncentrować się na sobie i na naszej pracy, na naszych założeniach taktycznych i po prostu dać siebie wszystko i wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. Wracamy. Jeszcze Andrzej, pozwolisz, że jeszcze w temacie tego sobotniego półfinału, zanim przejdziemy do tego, co się dzisiaj tutaj będzie działo, rzućmy okiem na osiągnięcia Jimmy'ego Florenza. Nasz kapitan wczoraj wyborna dyspozycja, 7 trójek, 28 punktów na koncie. Generalnie on wczoraj do tego dorzuca jeszcze 4 zbiórki, 4 asysty. No wczoraj to był ten Jimmy z tych najlepszych jego meczów. Dokładnie, bardzo dobra gra, dobrze też kreował. Miał momenty, gdzie po prostu przejmował spotkanie i trafiał seryjnie te rzuty za 3 punkty. Bardzo ciężko się go broniło, bo był niezwykle agresywny w każdej minucie, którą spędzał na boisku. Takiego po prostu Jimmy'ego chcemy wszyscy oglądać jak najczęściej. I to będzie czwarty finał Jimmy'ego, jeżeli chodzi o rozgrywki Suzuki Pucharu Polski. Do tej pory raz wygrywał, dwukrotnie przegrywał, także zobaczymy, jak to dzisiaj tutaj będzie, jeżeli chodzi o Jimmy'ego. I jeszcze jedna postać tego sobotniego meczu, Damian Kulik. Kończy mecz z dorobkiem 11 punktów, 10 zbiórek i chyba miał coś do udowodnienia Olkowi Dziewie, co? Bo tam potrafił w kilku akcjach świetnie wykorzystać tą swoją rutynę, to swoje doświadczenie. Na pewno bardzo dobre spotkanie Damiana. Był aktywny, taki aktywny, naładowany energią po obu stronach parkietu, świetna praca w obronie, w ataku też wykorzystywał swoje przewagi, czy to grą tyłem do kosza, czy na minięciu, czy jak trzeba było rzucić za 3 punkty, to też rzucił. Ten mecz miał kilku bohaterów. Każdy coś od siebie dołożył, bo tak to musi wyglądać. Każdy od siebie dołożył i też turniejowo myślę, że po prostu w każdym meczu kreuje się ktoś inny i to może cieszyć. Obyśmy dzisiaj podtrzymali to samo w spotkaniu, aby też wykreowali się liderzy w danym spotkaniu, którzy po prostu pociągną drużynę do zwycięstwa. Dobra, przeskakujemy do kolejnej rozmowy, bo ten mecz dzisiaj tutaj coraz bliżej, także o 18:00 pierwszy gwizdek, a teraz posłuchamy Kuby Garbacza. Zobaczcie, co dzisiaj po treningu w hali Globus powiedział jeden z liderów naszego zespołu. Kuba, 2 dni grania za nami, dzień po dniu, przed nami trzeci dzień. Jak tam ciało twoje, drużyny, jak się czujecie? Bo to jest na pewno duży wysiłek. Wczoraj mocna intensywność w półfinale, także jak się czujecie? Ja osobiście się bardzo dobrze czuję. Praktycznie jak nowonarodzony, nie mam żadnych problemów zdrowotnych, ani nie jestem zmęczony, ani nic. Koledzy mają podobnie i to jest najważniejsze. No właśnie, bo mamy w sztabie świetnych ludzi, Łukasz Witczak, Łukasz Wojciechowski, Artur Pacek, także to jest chyba dla was skarb mieć takich ludzi. No tak, dokładnie, oni wiedzą, znają się na robocie, wiedzą, jak nas przywrócić do życia i to właśnie wczoraj zrobili i dlatego tak się czujemy, jak czujemy. Ten wczorajszy mecz, twoja ocena tego wszystkiego, co tam się wczoraj działo? Najważniejsze, że wygraliśmy. To jest puchar, wiadomo, wygrany idzie dalej, przegrany wraca do domu i najważniejsze, że wygraliśmy i dzisiaj meldujemy się w finale i robimy robotę i się cieszymy ze zwycięstwa. Dużo radości jest w grze naszej drużyny. Wygraliśmy 5. mecz, atmosfera jest świetna. Cieszy was teraz ta gra? No cieszy. No rozwijamy się jako zespół i to też jest bardzo ważne, że robimy cały czas postęp, wykorzystujemy coraz większy potencjał nasz.
No nic, no, trzeba dzisiaj pokazać, co potrafimy, iść cały czas za ciosem i tak jak mówię, no, dać siebie wszystko, a później się cieszyć. Trzeci najważniejszy krok. Jak ciężki, jak trudny to będzie krok? No jak każdy inny po prostu. No, to jest też puchar, to jest turniej, tu są inne zasady. Tak naprawdę już było wiele niespodzianek, sensacji. No, zrobimy wszystko po prostu, żeby nie było kolejnej, bo tak naprawdę no, Lublin gra teraz świetną koszykówkę. Też nie ma tak naprawdę co patrzeć na ich miejsce w tabeli ligowej, no bo zmienił się zespół. Mike Scott jest świetnym generałem na boisku, ciągnie ten zespół, no ale musimy go zatrzymać, tak podobnie jak wczoraj Trice'a i o wynik wtedy będę spokojny. No dobrze, przechodzimy już teraz do tego finału Suzuki Pucharu Polski. Zespół Polskiego Cukru Pszczółki Startu. Rywalem, rewelacja tego turnieju, zespół, który walczy o utrzymanie, zespół, który ponad rok nie wygrywał meczów ligowych u siebie, a tutaj tymczasem w czwartek po dogrywce odprawiona ekipa z Zielonej Góry, wczoraj pokonują zespół Kinga Szczecin, no i to robi wrażenie. Robi wrażenie, przede wszystkim jak analizujemy ich, to praktycznie w ogóle nie zwracamy uwagi na to, co oni grają w sezonie zasadniczym, bo na tym turnieju to jest inna drużyna, gdzie złapała ogromną pewność siebie po zwycięstwie z Zieloną Górą. Dało im to dużego kopa do przodu i wczoraj grali na bardzo dużej pewności. Trafiali rzuty, zawodnicy pierwszoplanowi, drugoplanowi. Każdy dodał coś od siebie i rzeczywiście tutaj są w bardzo dobrej formie na tym turnieju i to nie jest przypadek, że wygrali dwa spotkania z wyżej notowanymi rywalami. Taka fajna historia, bo my w 2019 roku zdobywaliśmy Suzuki Puchar Polski, mają w składzie i Mateusza Kostrzewskiego, i Majka Scotta, teraz oni są w lubelskiej drużynie, no i ten Mike Scott robi tutaj niesamowite rzeczy, no bo rzućcie okiem na jego statystyki, 21 punktów w czwartek, wczoraj 28 punktów, 9 asyst w meczu czwartkowym, wczoraj 5 asyst, 38% skuteczności w rzutach za 3 punkty. No i jest w gazie, Mike. Jest on tutaj jest liderem tego zespołu. Oczywiście, bardzo dużo się kręci wokół niego, tak jak w poprzednim spotkaniu bardzo dużo wiedzieliśmy, że się kręci wokół Trice'a i trzeba się skupić na zatrzymaniu. Tak na pewno tutaj taką postacią jest Mike Scott, który rozgrywa rewelacyjny turniej. Też drużyna z Lublina gra taką koszykówkę, że grają dużo akcji poukładanych, długich, gdzie ta piłka przechodzi i na końcu trafia do Scotta i po prostu on coś kreuje, dlatego jest bardzo istotną postacią w tej drużynie i ograniczenie jego w dzisiejszym spotkaniu na pewno będzie jednym z kluczy. Ty wczoraj widziałem, miałeś okazję z nim porozmawiać. O czym zdradzić? Porozmawialiście, nie wiem, tam wspominaliście czasy, kiedy on występował w Ostrowie. Czy tam mniej, co u niego generalnie? Mniej o koszykówce, bardziej jak tam w życiu po prostu. Wypytywał się też o Ostrów, jak to teraz wygląda, o nową halę i takie właśnie rzeczy, także był ciekawy, po prostu taką pogawędkę ucięliśmy. On pozytywnie nastawiony, cieszy się, że znowu gra w Polsce, mówi, że dobrze się tutaj czuje. On lubi dużo rzucać, lubił jak to było w Ostrowie, ale teraz chyba jeszcze mam wrażenie więcej tych rzutów też oddaje. Tak jest drużyna na razie zbudowana, gdzie on jest, jeszcze nie ma nowego zawodnika, jeszcze nie gra nowy zawodnik, bo już jest na pozycję rozgrywającego, także bardzo, nie ma za bardzo komu więcej kreować coś na piłce, dlatego tak dużo też kręci się wokół niego, a przez to, że on jest w tak dobrej formie na tym turnieju, to drużyna Lublina gra tak dobrze. No to zobaczmy, jak radzi sobie Mike Scott podczas tego turnieju. Przygotowaliśmy oczywiście taki klip prezentujący jego akcję, jego świetną grę w tej imprezie. Pamiętamy w półfinale, w finale ulegli Sariosa. Tymczasem Michael Scott po kostce. Scott ponownie sam i ponownie trafia. Scott tutaj pilnowany przez Mazurczaka. Skręca po dobrecz i ponad jeden blok na mecz. Teraz Scott zagrał sam. CSKA Moskwa tego zawodnika, który był super gwiazdą naszej ligi w zeszłym sezonie. CSKA Moskwa tego zawodnika, który był super gwiazdą naszej ligi w zeszłym sezonie. Który z czwartym strzelcem Energa Basket Ligi ze średnią ponad 18 punktów na mecz. Scott, no, kontrowersyjny.
sensacyjny rozgrywający. Na nakrycia, które Kikowski jest przeciwko Scottowi. Chciał tutaj... ...w tle trenera Miłoszewskiego. Dzisiaj tutaj nasze mikrofony będą bardzo czułe. Scott pod kosz. Pierwszy pod koszem Taylor. Scott... Państwo też słyszą, to jest trener Miłoszewski. Natomiast dość cicho na razie. Jest pod koszem Taylor. Odgrywa świetnie do Scotta. Ale na razie bez tego gracza. Zespół start. Wilson teraz ładnie się zatrzymał, a tutaj podejmie dobre decyzje. Teraz Dziemba, bez Scotta. Pierwszy gwizdek w tym dzisiejszym meczu o godzinie 18:00 na antenie Polsat Sport Extra. Możecie oglądać ten mecz, ale z tego co już wiemy, to około 120-150 kibiców z Ostrowa Wielkopolskiego zasiądzie dzisiaj tutaj w hali Globus i będzie dopingować ekipę Stalówki. Specjalny autokar przygotowany przez nasz klub, także jadą kibice. Wczoraj też już było głośno za sprawą naszych fanów, no a dzisiaj tutaj ja jestem ciekaw, ile będzie tych kibiców z Lublina, jak tutaj dzisiaj tutaj atmosfera będzie się prezentować. W tym sezonie nie słaba bardzo frekwencja na meczach w Lublinie. Przypominałem sobie chyba 2 lata temu ten sezon przed pandemią, gdzie zespół z Lublina był w czołówce, to rzeczywiście tutaj było bardzo dużo ludzi na spotkaniach. Teraz mało ludzi, ale myślę, że ten finał zmobilizuje kibiców do przyjścia do hali. Tak samo bardzo liczymy na naszych kibiców. Już pojawiali się na poprzednich spotkaniach, teraz organizowane grupy. Myślę, że będzie na pewno dobry doping i drużyna też to poczuje i doda to do dodatkowego bodźca. Pamiętam, jak było na finale w Warszawie, gdzie rzeczywiście było dużo ludzi z Ostrowa i bardzo dużego kopa to dawało drużynie. Teraz tak sobie, drodzy Państwo, uświadomiłem jedną rzecz. Ty pewnie nie wiem, czy wiesz to, ale w 2015 roku, kiedy awansowaliśmy do Ekstraklasy, pierwszy mecz po awansie graliśmy tutaj w Lublinie, graliśmy w hali Globus. To był początek października i wtedy wygraliśmy po niesamowitej końcówce 61-59. Ostatnie punkty w tamtym meczu zdobył Curtis Milić, praktycznie równo z końcową syreną. To też byłaby taka fantastyczna rzecz, gdyby ta historia zatoczyła koło. Tak? W Lublinie rozpoczął się ten nowy rozdział ostrowskiej koszykówki. Gdyby w tym nowym rozdziale, właśnie w tym Lublinie dzisiaj tutaj sięgnąć po ten puchar, to byłoby coś pięknego. Pytanie o zdrowie naszych zawodników, o siły, o kondycję, o wytrzymałość. Gramy dzień po dniu, start miał ten piątek wolny. Jak nasi zawodnicy wyglądali na treningu dzisiejszym? Nie przywiązywałbym wagi do treningu, bo to po prostu był bardziej taktyczny, gdzie musiała głowa pracować niż fizyka. Na pewno niektórzy są bardziej zmęczeni, niektórzy mniej. Cały czas rozmawiamy, monitorujemy to i będziemy się starali po prostu przygotować, jak cały sztab działa, aby byli jak najlepiej przygotowani do spotkania, a my też będziemy starali się po prostu tak rotować, aby ci, którzy dzisiaj będą w najlepszej dyspozycji, po prostu byli na boisku. Ale też dochodzi stawka finału, gdzie zapomina się o zmęczeniu, mamy tą rotację, mamy po prostu kim grać. W ostatnich latach, jak sobie przypominam, to wygrywały tylko drużyny, które zaczynały od czwartku, bo jednak ten jeden dzień wolnego to w tym przypadku 3 dni pod rząd zagrać mecz, to jest bardzo wycieńczające dla organizmu. Jednak wierzę, że mamy na tyle szeroką rotację, że będziemy w stanie po prostu przełamać tą klątwę, czy może nie klątwę, tylko po prostu wygrać grając 3 dni pod rząd, bo w ostatnich latach się to nie udawało. Rok temu wygrała Zielona Góra, która rozpoczynała w czwartek. 2 lata temu, jak dobrze pamiętam, Anvil też rozpoczynał w czwartek i 3 lata temu my jako Ostrów rozpoczynaliśmy też czwartek i wtedy pamiętam, jak rozmawialiśmy, to też wszyscy właśnie mówili, że nie udaje się wygrywać drużynom, które rozpoczynają w piątek. Chyba Michał Chyliński takie coś podsunął i tak jakby można powiedzieć, że jest to kontynuowane, bo rzeczywiście to jest znaczna różnica. Trzy mecze dzień po dniu zagrać, a 3 mecze w 4 dni to jest bardzo duży handicap dla tego jednego dnia odpoczynku, ale tak
to nie jest żadna wymówka, tylko tak sobie tutaj mamy szeroki skład, macie dokładnie, ludzi do grania, dokładnie. Macie... Dzisiaj była... jak przegramy, to na pewno nikt po meczu nie powie, cicho. Że z tego jedna sesja wideo, czy dwie dzisiaj były? Dwie sesje wideo, podobnym schematem jak wczoraj. Dobra, to jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo interesuje, bo mówiliśmy o Mike'u Scottie, on gra świetnie, ale tam jest Jimmy Taylor pod koszem. On niesamowite rzeczy robi, ma niesamowicie długie ręce, ten zasięg. Jak ja na niego spoglądam, no coś niesamowitego. No, i oni tam się dobrze rozumieją z tym Scottem. Dobrze się rozumieją, ale mamy pomysł na to, jak odpowiedzieć. Też nie jest on jakoś bardzo mobilny, nie lubi szybkiego tempa grania. Myślę, że my musimy narzucić swój styl gry i oczywiście założenia założeniami, ale przede wszystkim znowu pamiętać o tym, co my chcemy grać, jakie my mamy cele i żeby mecz toczył się pod nasze dyktando, tak aby po prostu nie odpowiadało to zespołowi z Lublina. No dobrze, trójka sędziowska na to dzisiejsze spotkanie finałowe. Piotr Pastusiak, Łukasz Jankowski, Robert Mordal, komisarzem Leszek Pójdak. Godzina 18, zaczynamy to wielkie granie. To wyczekiwanie jest teraz takie, co już nie przy tym finale, to najlepiej jakby się człowiek obudził i od razu pojechał dokładnie, na halę i grał mecz. Dokładnie, dokładnie. A tu czekamy, nie czekamy, się doczekać. Czekamy. Mam nadzieję, że kibice mają tak samo i będą czy to na hali, czy przed telewizorami oglądać mecz z wypiekami. Oby to był kolejny wielki dzień ostrowskiej koszykówki, naszej żółto-niebieskiej stalówki. No, ta nowa historia jest piękna i oby dzisiaj tutaj dopisać kolejny rozdział do tej właśnie historii. Dziękuję pięknie, Andrzej. Dziękuję bardzo. Tyle Andrzej Urban, tyle ode mnie, drodzy Państwo, tyle od nas przed tym meczem. Oglądajcie, trzymajcie kciuki, dopingujcie. Suzuki Puchar Polski, wielki finał. Polski Cukier, Pszczółka Start kontra Arget BM. Stal. Do zobaczenia, do usłyszenia. Światy, polecam. Cześć światy, polecam. Cześć światy, polecam. Cześć światy, polecam.